Ludzkość wymyśliła setki sposobów na to, w jaki sposób możesz się zabić. Najsmutniejsze jest to, że możesz to zrobić tylko jeden raz. Światem jest to, którego nie widać. Twoim domem jest ciemność, przeznaczeniem samotność. Tak, dobry węzeł marynarski to jest to, czego ci trzeba. Jedyna rzecz, której tak naprawdę teraz potrzebujesz. Pamiętasz, jak wiele razy byłeś bity, obrażany, szykanowany? Nie musisz być zamożny, żeby spełniać niektóre marzenia. Ile kosztuje w końcu taka lina? Możesz się od tego uwolnić. Ten, kto mnie uważnie słucha, pewnie ma przed oczami ten sam obraz, który ja miałem całkiem niedawno. Martwa prostytutka. Powiadomić rodzinę? Po co myślisz, że ktoś będzie za tobą płakał? Ona, podobnie jak ty, nie wniosła zbyt wiele do tego świata. Może pomogła komuś przez parę dobrych chwil, wniosła parę miłych momentów dla paru osób, ale co z tego? Tak, słucham. No ale co się dzieje? Jaśnie, musisz mówić. No już sprawdzam. Co jest, kurwa? Ludzie spełniają w życiu różne marzenia. Jeżeli twoim marzeniem jest popełnić samobójstwo, po prostu to zrób. Po co nam kolejna słaba jednostka na tym świecie? Dobra. Ludzie realizują się w różny sposób, spełniają marzenia. Kurde, nie... Cyjanek, arszenik. Czekaj. Mój ojciec był marynarzem. To nawet nie musi być prawda, ale mogę ci podlinkować... Nie, podlinkować. Po co znowu podlinkować? Nikt nie mówił, że będzie łatwo. W sądzie. Do widzenia na prokuraturze. Nie reaguj. Halo? Skąd mam mały numer? Będę musiał to rzucić. Bo? Przecież nic się nie stało. Jak to nic się nie stało? Jeden dzieciak tą czy w tą robić, to różnica? Poważnie? Jego rodzicom na pewno. To nie nasza wina, że ktoś te idiotyzmy bierze na serio. Ludzie cię za to lubią. Jeżeli to zmienisz, nie będą chcieli cię oglądać. Nie wierzę, o czym mówisz.
Halo? Halo?